Przechodzimy do czytania samego zadania. To jest projekt Komisji Mieszkaniowego Społecznego. Zadanie pochodzi, przypomnę, z pieniędzy pracowników. Że ten sam zapis wprowadza się, bo jakby konsekwencją zapisów jest zapis WPF i WPIN. I wprowadza się podobną sytuację. Po prostu bardzo kontynuację zadania. I też jest poprawka zarządu, bo wcześniej była komisja i miejsce realizacji zadania pracy budowlanych, wprowadza się zapis opracowanie projektu, kontynuacja realizacji zadania pracy budowlanych. Czy jakby rozszerzone, skrócone... Proszę? To jest w tej tabelce, bo to jest, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na uchwałę do WPF-u, to jest do WPI, to składa się z części. Jest to 2012 i 2013. To się... Czyli jakie etapy? Tak jest, tak. No to jest faza, to jest po prostu, to jest po to, żeby była i nastąpiła korelacja pomiędzy uchwałą Rady Dzielnicy a WPF-em i WPI. Otwieram dyskusję. Niech kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I proszę Państwa, czy poprawka została przyjęta? I głosujemy całą uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką? Według druku nr 14. Kto jest za? 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I dalej do przyjętą uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Dobrze. Proszę Państwa, jest projekt komisji, druk nr 15, projekt uchwały Komisji Dziedzictwa i Promocji w zakresie zadań powierzonych Rady Dzielnicy 13 na lokalne wydarzenia kulturalne. Tu proszę sobie zmienić siebie druku, nie 2012, tylko 2013 rok. Są to zadania wydarzeń kulturalnych, to są zadania powierzone i komisja zaproponowała, żeby na dwa duże zadania, że to idzie to w kierunku tym, który rozmawialiśmy, że nie rozmawiamy się na małe zadania, tylko żeby było identyfikacja z dwoma dużymi imprezami podgórskimi. Jesień Podgórska i Święto Lekarki jako rdzenne podgórskie święto. I przeznaczone jest 10 tysięcy na Jesień Podgórską i Święto Lekarki. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś poprawki? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 15? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym Rada przyjęła uchwałę 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Według druku nr 15. Projekt uchwały według druku nr 16 projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznego w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu mieszkaniowego tymczasowego na następny okres zgodny z pismem i biegunem, który prosił Panią Przewodniczącą o zadanie, prosiła się Komisja. Proszę Państwa, pierwszy wniosek dotyczy mężczyzny w podeszłym wieku, samotnego, pół roku mieszkał, nie ma żadnych środków utrzymania, mieszkania w porządku, czysty, niekonfliktowy, spełnia wszystkie warunki. Wizja lokalna się odbyła wczoraj. Wniosek został zapóźniony przez Wydział Mieszkalnictwa i dlatego wybierzmy się zawnioskować. Jest to pan Mirosław, zamieszkamy na ulicy Będzyni. Dziękuję. Adres nie jest potrzebny. Dokumenty są w teczce komisji. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Pozwolę na opinię zarządu w tej sprawie. Nie ma poprawek, autopoprawek. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Komisji jest za przyjęciem uchwały do druku nr 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 7 za, Rada przyjęła uchwałę według druku nr 16. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 17 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu na następny okres. Jest to projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznej. Proszę Panią Przewodniczącą. Proszę małżeństwo, takie już dobrze po 60. Po 60. Po 70. Bym powiedziała. Mam tutaj informację.
No nie śmieszne. Malutki pokoi wspomniał Państwo, stracili mieszkanie z żadnego budynku. Był lekki sygnał odnośnie możliwości zbieractwa. Mieszkanie nie nosi tych, żeby jakiekolwiek dziadostwo ściągali. Dwie żeśmy dzisiaj odbyli tam. Pani wyjaśniła problem z piwnicą, że to chodziło o przeprowadzkę, musieli do innej przenieść. Nie wyglądają na ludzi, którzy zbierają cokolwiek pośmiennika. Nie ma śmieci w domu. Kroniu gejko. Ale czysto. Panie Basiu, chciałem powiedzieć, ja też już zbieram, że jeden i drugi przypadek jest już, jeden jest potrzebny, a drugi jest już na styku, w związku z tym brak. Ale nie przed. Nie przed, nie. Myśmy dostali, proszę Państwa, te pisma 3 dni temu, także. Tak, a pani złożyła tutaj we wrześniu. Myślę, że po prostu przy okazji kontaktu z Wydziałem Mieszkalnictwa trzeba im powiedzieć, żeby nie trzymali wniosku po 2 miesiące. Dobrze. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Czy są jakieś poprawki? Mam pytanie. Proszę bardzo. Czy te wizje są umawiane, czy to jest taka wizja z Dynacka? Słucham? Nie. Dokładnie. My się nie umawiamy z nim. Dlatego, że po prostu dostajemy z nim. To można się umawiać przecież jeszcze. Nie chodzi, to jak chce się sprawdzić, jak... A nie, nie umawiam się. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 17? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 przeciw. Ten rada przyjął uchwałę według druku nr 17. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 18. To jest projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych na 2012 rok. Otóż zwróciła się do nas nie chcę przekręcić, to jest zespół, specjalny ośrodek szkoły dla niesłyszących z ulicy Grochowej, który jest operatorem, o zmianę treści, o zmianę paragrafów przesuwając 4000 zł. Otóż w związku z tym, że są tam w grupie zakupowej mniejsze koszty, są na energię elektryczną. Pani dyrektor zwróciła się do dzielnicy o przesunięcie 3000 zł do paragrafu 4210 na zakupy i na usługi 1000 zł. Opinia jest, wniosek jest pozytywny, tym bardziej, że nie ma czasu, bo sprawa jest, że tak powiem, o tyle świeża. Była na komisji, wiem, że głosy były pozytywne, tylko zastanawialiśmy się, czy musimy podejmować uchwałę. Otóż po przeanalizowaniu sprawy i po konsultacji sprawa jest następująca. W momencie podjęcia, proszę Państwa, uchwały, tak jakby jest wspólną wiedzę, że mówili, w momencie podjęcia, my podejmujemy uchwałę, po naszej uchwale piszemy drugi dokument, jaki jest wniosek i to idzie do miasta. W mieście jednostka, która ma, przydzielana jest jednostka realizująca, czy to będzie ZIKI, czy jakaś szkoła, czy ZEO, i czy przyjmują zadanie, czy nie przyjmują i narzucają paragraf. I przychodzi jeszcze raz do dzielnicy, żeby to potwierdzić. I wtedy dopiero jest dokonywana zmiana w budżecie. Pani Basiu, dopiero jest wtedy dokonywana zmiana w budżecie, żeby była zmiana w budżecie, idzie na Radę Miasta Krakowa, oczywiście ogarniane jest przez biuro budżetu. I teraz, jeśli chce się zmienić ten paragraf, musi niestety przyjść to na Radę Dzielnicy po to, żeby zmienić paragraf, bo już jest przypisany paragraf do zadania. A my jako dysponent środków mamy prawo, żeby zmienić dekretację. Tak. No nie, bo to jest tak, że z inwestycyjnego albo z paragrafów, które są przypisane, że nie można z tego zrobić, tak jak mieliśmy auto chodzi, też ma staż niestety pieniądze, ale ma na innym paragrafie, a jak chcemy auto chodzi kupić, to nie możemy z tego kupić. Ja rozumiem, że przy okazji to, co rozmawiałem, sprawdzimy, jak te środki zostały zrealizowane, ale nie ma teraz czasu, bo nie chcę doprowadzić do tego, że przez nasze, że tak powiem, no stracimy jakiekolwiek pieniądze, bo te pieniądze już nie ma jak i przekazać na tutaj na cel, który są przypisane, tak na przyszłym roku jest z 20 tysięcy zmniejszyliśmy na kilka na 17. Prawie no, jest tańsza energia, także może wtedy nie będzie problemu i już wiedzieliśmy, że będzie taniej. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 18?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dwie osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że ten przejaw uchwały do druku nr 18. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały nr 19. Sprawa dotyczy to wcześniejszego odcinka, tak jak było stała pochylnie, tak sprawa dotyczy również, proszę Państwa, to co, o czym zacząłem mówić. Sprawa dotyczy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wielickiej. Podobna sytuacja jest taka, że niestety do końca roku, w związku z tym, że troszeczkę nam zadanie tęcznieje, dlatego że audyt drogowy na przykład wykazał poszerzenie peronu, miał być wycięte tylko trzy drzewa, teraz się okazuje, że w ramach projektu musi być mur oporowy w stosunku w kierunku Urzędu Miasta na Wielickiej, bo ten peron musi być większy. Jest prawie 16 drzew do wycięcia, pojawiają się nowe jakby to zaczyna pączkować, bo wszyscy tam. Miejsce trochę newralgiczne, ze względu na bliskość cmentarza, ze względu na no, że tam są różne emocje. Nie związane z nami i też projektant się w tym roku nie wyrobi z projektu. Łączy się to, proszę Państwa, z dwoma negatywnymi, tak jak i tam, to że praktycznie te 90% mogą zapłacić tylko, ale muszą, czy 80%, ale muszą na przyszły rok, bo nie wyrobią się ze zgłoszeniem. I podobna sytuacja następuje. Przekazanie, jakby uzupełnienie nazwy zadania o na przyszły rok to, co mamy w naszej nazwie zadania i WPF-ie i WPI dotyczące wraz z dokumentacją na przyszły rok. Dodatkowo jeszcze w tym roku, w związku z tym, że zostały odblokowane środki, nie wiemy, czy się uda, czy nie uda. Pierwszy pomysł był taki, żeby te środki w tym roku z inwestycji przekazać na inną inwestycję, znaczy na ogródek jordanowski, na przy ulicy Płaszowskiej, żeby coś podciągnąć. Niestety nie da się pomieszać pomiędzy ogródkami jordanowskimi a drogami. W związku z tym, żeby próbować ratować te środki, proponujemy przesunięcie 41 tysięcy, które zostały po projekcie, żeby je przesunąć na utrzymanie drugich chodników. Jeśli te środki zostaną przesunięte, rozmawiałem z inspektorem, jeszcze na koniec roku z listy rankingowej, który środek byłby zrobiony. Nie przesądzam, który ten, który będzie możliwy do realizacji, ten, który będzie jest na liście rankingowej, bo te listy się już powtarzają z tamtego roku. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę Pana. Dziękuję. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, radny nie zawzięcie uchwały do druku nr 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, kto przeciw, kto wstrzymujący się za. Przyjęła uchwałę do druku nr 19. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz w ten sposób zakończyliśmy 19-punktowy, proszę Państwa, porządek obrad. Chciałem Państwu.